Witam. Kontynuując temat izolacji galwanicznej, omówię teraz układy rzadziej używane. Powiem w praktyce, że nie spotkałem ich nigdzie poza swoimi konstrukcjami. O tym były artykuły w Elektronice dla Wszystkich, Elektronice Praktycznej o tych układach. Tu znany już chyba Wam obrazek. Nie będę już tu kontynuował tematu. W opisie to znajdziecie pierwszą taką wersję budżetową, gdzie mamy transoptory, szybkie transoptory. Rozwiązanie tanie, ale gabarytowo niestety jest to dosyć duże i dużo lepszym rozwiązaniem jest użycie specjalizowanego scalaczka do izolacji galwanicznej. Widać, jakie ma dosyć małe wymiary, to jest SOL 16. Dalej mamy też, no nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, transoptory, izolator mostka USB SPI. Lepiej oczywiście ze względu na wymiary, no i dużo większe prędkości niż oferują nam takie typowe transoptory, te z szybkich, bo jeżeli będą bardzo szybkie, to już niestety cena drastycznie rośnie. Dużo lepiej zastosować specjalizowany scalaczek. Nie unikniemy tu jednego transoptora, bo po prostu brakuje kanałów, a on nie musi być jakoś wybitnie szybki. A użycie specjalizowanego scalaczka, no to niestety byłby dosyć wysoki koszt. Naturalnie byłoby to lepsze rozwiązanie, ale to też się sprawdza. Tu mamy mostek natomiast USB i kwadrat C. No tu izolacja na transoptorach się sprawa dosyć komplikuje. Są takie rozwiązania, nie są zbyt doskonałe. Najlepiej dać po prostu specjalizowany scalaczek. Cały artykuł macie w wrześniowym numerze EDW. Tam gdzieś będą linki czy informacja o tym, gdzie można znaleźć rysunki płytek. A teraz trochę więcej powiem o tych układach, ale zanim to nastąpi, to jeszcze izolator one wire'a. Można go zbudować, jak widać, stosunkowo tanio. Najdroższym elementem jest układ P82B96, a później zwykłe transoptorki, takie bierne elementy. Tu opcja z układem do I kwadratu, do izolowania I kwadratu. Natomiast trzeba podkreślić, że ten P82B96 to też jest układ do I kwadrat C. Także czasami układy do innych celów można wykorzystać do innych interfejsów. Wszystko zależy od tego, od zasady ich działania. I tak już napomnę przy okazji: hub one wire z izolacją galwaniczną. Izolowane tu są nie wszystkie kanały, tylko 2 z 4. Tu już nasz znajomy, tak? I co tu szczególnego w tym rozwiązaniu? Ano szczególne jest to, że mikrokontroler sprawdza magistrale. Jeżeli za długo to będzie na one wire'ze w tych slave'ach stan aktywny, to blokuje taki interfejs bramkami OR. Po zablokowaniu
po prostu taka bramka, taka uszkodzona magistrala nie przeszkadza, nie psuje nam transmisji z pozostałych układów. To głównym przeznaczeniem było, to zastosowanie było przeznaczone do jakichś kotłów centralnego ogrzewania, gdzie było wiele czujników połączonych w gwiazdę, co jest niezbyt korzystne w OneWire'ze. Tu tego połączenia takiego elektrycznego w gwiazdę unikamy, bo mamy cztery obwody i dwa są izolowane galwanicznie, co też się może przydać. No i właśnie awaria, powiedzmy, takiej magistrali OneWire, zwłaszcza jakieś tam zwarcie, zalanie przewodów, może zablokować wszystkie nam czujniki. Tu zablokuje nam jakąś tam jedną gałąź, jeden z czujników. Na przykład na izolowany możemy dać coś, co wychodzi poza budynek, na zewnątrz budynku, gdzie jest największa szansa na uszkodzenie i przepięcia. Izolacja zabezpiecza przed przepięciami. W najgorszym wypadku uszkodzą nam się tu elementy, czyli transaptory, ten tranzystor, to jest narażone na uszkodzenie. No i gwarantuje nam to, że ewentualne awarie nie zablokują nam całej tu magistrali do mastera. Te wszystkie pozostałe gałęzie będą pracować. W momencie, kiedy awaria ustaje, zostaje odblokowana dana bramka i komunikacja może być kontynuowana. Na LEDach, które tu gdzieś, tu jest sporo LEDów i na nich widać, na tych taki jest ogólny status, dobrze, źle, a tu szczegóły, można zobaczyć, co się i gdzie się wydarzyło złego. To był chyba pierwszy mój projekt na STM 32. Jestem prawie pewny, że pierwszy, który opublikowałem. Czyli to było w 2018, jak widać. Oby pasował, bo od 17 kojarzę, że zajmowałem się STM-ami, robiłem jakieś tam próby, zabawy. No i jeszcze mamy cykl wydawniczy, ale sama płytka widać, że była w 7 tygodniu 2018 roku wykonana. Rysunek. A teraz jeszcze wróćmy do układów konwerterów I2, ten USB na I2C lub SPI. Dwa odcinki kursu się takie pojawiły. Kurs był podzielony na dwie części i tu najlepiej się z tym zapoznać. 2017, 7 numer elektroniki praktycznej. Opisuję tu możliwości tych układów. Tak w skrócie, to jak widzicie, są przykładowe kody, które później przeniosłem sobie na ARMy. No tu ten kod nie jest napisany jak jest super, hyper fajnie do przenoszenia, ale generalnie gdzieś tam, gdzie się odwołuje do sprzętu, do tych funkcji nie jest zbyt wiele i można je po prostu podmienić, bo to będą, to jest chyba 5 funkcji, które trzeba podmienić, zmodyfikować z AVR-a, ale mam to na ARMA też, już używałem. Co jest fajne w tych układach? No po pierwsze, że mamy statusy, wiemy, czy USB jest podłączone, czy nie jest podłączone, więc jeżeli nie jest podłączone, możemy to zasygnalizować, brak połączenia. No i oczywiście nie wysyłać danych, bo to nie, nic nie da. W pełni wykorzystujemy FIFO, bo tak jak w USB UART, jeżeli nawet mostek ma linię kontroli, te handshake'i, CTS, RTS i tak dalej, to ich zmiana ich stanu nie powoduje powstrzymania transmisji po UART-cie, do UART-a w sumie, znaczy z wyjścia FTDI do
UART-a mikrokontrolera. Ta transmisja będzie się odbywać, czyli powiedzmy, że mamy tam jakieś czasochłonne operacje na gdzieś tam blokujemy te przerwania, na przykład wysyłając dane do WS2812, tu możemy sobie na długo zblokować mikrokontroler. To znaki i tak będą nam wysyłane, chociaż ustawimy te CTS-y, RTS-y. One tak naprawdę są przekazywane tylko do systemu operacyjnego, że zmieniliśmy stan tych linii. I chociaż system zareaguje na to, to co już jest w buforze, w mostku, i tak będzie wysyłane. Inaczej jest w układach tych z i kwadratem czy z SPI. Tam, jeżeli nie odbieramy danych, to są gromadzone w FIFO. Także jak nie będziemy ich odbierać, to po prostu będą nam, powiedzmy, zapychały FIFO. Jeszcze też spojrzałem na, zapomniałem pokazać, tu są rysunki płytek, znaczy tu są płytki, nie jest wszystko do końca zmontowane, gdzieś mi się zapodziała płytka, w jakimś urządzeniu musi siedzieć. To są do SPI, to jest, one się, to są te same płytki, tylko w tym miał być testowany układ w obudowie takiej bardzo małej jakiejś tam, no już nie pamiętam nazwy tej obudowy, ale widać w sumie w kamerze, to widać tylko jakąś tam plamkę srebrną, bo radiator jest od dołu tu. W tej wersji jest to natomiast układ zamontowany. W tym miejscu, czyli nie, to nie są identyczne płytki, one są podobne, tu jest FT220, tu 221 i tu możliwe są dwie opcje, albo w tej obudowie, albo w tej. Gdzieś jeszcze mam płytkę, gdzie ten układ jest zlutowany i reszta elementów obsadzona. No brakuje tutaj płytki z i kwadratem, ale przejdźmy teraz do tych możliwości. No po pierwsze, wykorzystujemy w pełni FIFO. Druga rzecz, wszystkie linie CTS, SRTS sobie możemy odczytać tu niewielką liczbą tych linii interfejsu, tam SPI czy i kwadratu. W wypadku UART-a to każda ta RTS, CTS, DTR i tak dalej, to osobna linia do procka. Czyli w sumie potrzebujemy małej liczby linii, a w wypadku i kwadratu tylko dwóch, żeby połączyć to z mikrokontrolerem. Kolejna rzecz. Jest to interfejs synchroniczny SPI i kwadrat, więc kwarc nie musi być tak zwany UART-owy. Czyli nie musimy, jeżeli chcemy duże prędkości, o to ten temat już poruszałem przy okazji kursu C i UART-a. W wypadku AVR-ów nie musi być kwarc UART-owy. W ogóle może nie być nawet kwarcu i będzie to działać. To jest kolejna czasem korzyść. A najważniejsza, największa, to że możemy cały układ skonfigurować. Do konfigurowania tych układów, kto używa FTDI, wie, że jest taki FT Pro, kto się nazywa. Tu widać jeden z ekranów tego programu. Całą konfigurację, którą tu robimy, możemy wykonać z poziomu mikrokontrolera. W wypadku UART nie mamy możliwości z poziomu mikrokontrolera zrobić nic z tą konfiguracją, tylko z poziomu komputera. Natomiast w wypadku FT tych 220, 221, 201, 200 możemy konfigurować tą pamięć. Dzięki temu, gdy na przykład robimy jakąś produkcję seryjną, nie musimy tylko programy i mikrokontroler, on jak wystartuje, to sam sobie wgra tą konfigurację do FTDI. Jak mam mostek USB UART, jakiś człowieczek musi siedzieć i
tą konfigurację wgrywać tam. No a to trochę zajmuje. W sumie może to być czas dłuższy niż wgrywanie softu do procka, więc temu pracownikowi musimy więcej zapłacić. I urządzenie jest droższe. Podobnie jak wymienimy tego scalaka, musimy go tam, powiedzmy, tę konfigurację musimy ponownie wgrać, a tu wymieniamy scalaka i konfiguracja sama się wgra. I jednocześnie mamy około 1 kB pamięci EEPROM do swojej dyspozycji. Więc możemy tam sobie traktować to jako pamięć EEPROM. Inna opcja, możemy tam jakieś istotne dane, jakieś liczniki czasu życia urządzenia, czy kody licencji, czy coś tam trzymać dodatkowo w tym układzie, nie tylko samym mikrokontrolerze. No, to może być czasem bardzo przydatna opcja. Kody źródłowe są dostępne. Tu jest opisane w obu artykułach dość szczegółowo, jak działa ta pamięć OTP, co tam jest. Jeśli Was temat interesuje, nie widzę problemu, aby go Wam przybliżyć. No oczywiście tu proszę o komentarze. Jeśli najlepiej oczywiście, jakbyście sobie przeczytali ten artykuł, te artykuły, bo jest jeszcze kolejna część, i pytali o rzeczy, które są niezrozumiałe, które Wam, co do czego macie wątpliwości. Powiem tyle, że w pamięci tej OTP, ona jest tam podzielona na parę sektorów użytkownika i tak dalej. Tu mamy dwa sektory dla użytkownika i ten jeden z sektorów, ten mniejszy, jest widziany tu w tym okienku. I ja to robiłem tak, że sobie tam na przykład informacje o programie umieszczałem, że jak sobie odczytałem, to wiedziałem, co to jest. Tam na przykład prawa autorskie można sobie zapisać, bo są tu tak łatwo dostępne. Tego obszaru już w tym softie FT Progu nie wyświetlicie. To tylko z poziomu komputera trzeba by softik sobie dopisać, żeby to wyświetlać. Poza oczywiście obszarami dla użytkownika są obszary dla samego mostka kontrolowane sumą kontrolną. Jak ona się nie zgadza, to wtedy tu wróci domyślna konfiguracja. I w tych obszarach są informacje chociażby o tym, o deskryptorze, czyli jak ma się to urządzenie prezentować w systemie, jaką nazwą, jakim widem, PID-em, tam czy numerem seryjnym. To wszystko możemy właśnie z poziomu mikrokontrolera też zapisać, ale także tu jest informacja o zachowaniu LED-ów, które przeważnie są cztery wyjścia takie uniwersalne i ich funkcje możemy samemu ustawiać, co to ma robić. Więc możemy tu informować na LED-ach o czymś, albo może to być sygnał do generowania przerwania, powiedzmy jak przyszedł znak, czy jak bufor pusty i inne tam rzeczy, zależy co tam można ustawić w danym układzie, bo nie wszystko, nie w każdym układzie jest możliwe do ustawienia. I tych linii mogą być cztery, może być więcej, może być też mniej. W niektórych układach uniwersalna linia jest tylko jedna, tak jak na przykład tu. Mamy tylko jedną taką linię konfigurowaną. Tu, jak widzicie, jest ich 6. To zależy od konkretnego już typu układu. I to wszystko możemy sobie w tej pamięci MTP zmieniać. Krótko mówiąc, wszystko, co potrafi FT Prog, to samo możemy robić z poziomu mikrokontrolera, a nawet trochę więcej. No by było na tyle. Jeśli Was temat zainteresował, to oczywiście proszę o komentarze.